Cześć, witam Was w 14 odcinku programu Co za historia? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Rzeczpospolitą obojga narodów i ostatnim władcą dynastii Jagiellonów, jakim był Zygmunt II August. Zygmunt August, ktoś co jest miał i co miał gust. Przypominam Wam, że Zygmunt II August został wybrany na króla za pośrednictwem elekcji Vivente Rege. Elekcja Vivente Rege, w poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o tym, że król nowy został wybrany za życia starego, czyli za życia swojego ojca. Zygmunt II August miał 10 lat, jak został koronowany na króla, ale moi drodzy, on nie władał w ogóle, ponieważ jego ojciec żył jeszcze przez kolejne 18 lat. I dopiero po śmierci ojca, Zygmunta I Starego, Zygmunt II August w pełni mógł zostać władcą. Zygmunt otrzymał imię po tacie. I tu pojawił się problem. Mieliśmy dwóch Zygmuntów, trzeba było ich rozróżnić. Senior, czyli Zygmunt I, otrzymał przydomek Stary, a Zygmunt II nazywany był Młodym Królem. Jednak otrzymał on jeszcze drugie imię, August. A August jest od nazwy miesiąca, w którym się urodził, czyli sierpień. Zygmunt II August był typowym Jagiellonem. Średniego wzrostu, szczupły mężczyzna, bardzo przystojny z pociągłą twarzą. Jednak pamiętajcie, że był jedynakiem i od małego był przygotowywany do objęcia władzy w kraju. Poza tym jedynacy mają takie prawo do bycia rozpieszczonym i faktycznie Zygmunt II August był potężnie rozpieszczonym dzieciakiem. Do tego wychowywany był na dworze renesansowym, matka Bona Sforza, a renesansowe wychowanie, otwartość na świat może nie sprzyjała dyscyplinie. Jednak król był bardzo dobrze wykształcony i świetnie znał włoski, niemiecki i łacinę. I'm back! Po uporaniu się z zakonem krzyżackim nastał w Polsce pokój, a te czasy świetnie sprzyjały na rozwój gospodarczy i kulturalny kraju. Moi drodzy, pamiętajcie, że na okres panowania Jagiellonów przypada nam Złoty Wiek. Idee renesansowe na dworze były tak powszechne, jak dzisiaj w każdym domu Netflix. W tym okresie mamy wielkie, piękne umysły, takich gości jak Mikołaj Kopernik, jego teoria heliocentryczna, w którą de facto w sumie nikt nie wierzył, ale był wielkim myślicielem i wielkim umysłem tamtego okresu. Andrzej Frycz-Modrzewski o naprawie Rzeczpospolitej, w którym porusza mnóstwo kwestii obyczajowych, a także wskazuje na konieczność reformy szkolnictwa w Polsce. Oraz wielki przeciwnik mainstreamowej mody w tamtym okresie, Mikołaj Rej, który sprzeciwił się pisaniu w obcych językach i twierdził, żeby olać tą modę i pisać we własnym. Stąd też takie bardzo popularne zdanie: a niechaj narodowie wżdy po stronie znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Długa swawola zakończyła się w momencie, gdy na tronie moskiewskim zasiadł facet, który się nazywał Iwan IV Groźny. Iwan IV Groźny miał jakiś obsesyjny lęk przed zdradą, i moi drodzy, jego działania skończyły się tak, że wymordowano kilkaset tysięcy ludzi podejrzanych o zdradę. Iwan IV był niezłym świrem, moi drodzy, ale w 1547 roku koronował się na cara, czyli cesarza, a Wielkie Księstwo Moskiewskie zostało nazwane Cesarstwem Rosyjskim. Obsesyjny psychopata Iwan IV Groźny zaczął szukać większej przestrzeni życiowej dla Rosjan i upatrywał tutaj tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, które były dla niego łakomym kąskiem, ponieważ Wielkie Księstwo Litewskie nie było silne tak jak Królestwo Polskie, a armia Wielkiego Księstwa Litewskiego nie mogła się równać z armią Cesarstwa Rosyjskiego. Na okres panowania Zygmunta II przypomina nam wojna o Inflanty. Inflanty, moi drodzy, to są tereny dzisiejszej Łotwy i Estonii. I w sporze o Inflanty wzięły udział takie państwa jak Rosja, Szwecja, Dania, Polska i Litwa. Wojna o Inflanty to jest jeden z konfliktów, który będzie trwał
aby przejąć władzę nad Morzem Bałtyckim. Walka o dominację na Morzu Bałtyckim daje niesamowite pieniądze z handlu, moi drodzy, i te wszystkie strony nie będą chciały odpuścić łatwo panowania nad morzem. Jak doszło do konfliktu o Inflanty? Bardzo proste, moi drodzy. Pamiętacie Zakon Krzyżacki? Zakon Krzyżacki, który złożył hołd lenny królowi polskiemu, sekularyzował się, czyli stał się świeckim państwem, a ostatni wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego stał się lennikiem króla Polski i tam pełnił sobie władzę na swoich terenach. Ten sam patent zastosowano względem Inflant. Po upadku Zakonu Krzyżackiego na Inflantach mamy Zakon Kawalerów Mieczowych. Ten, który się do nich przyłączył, a po upadku Krzyżaków dalej sobie istniał. Ostatni wielki mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych, Gotthard Kettler, zrobił ten sam patent, co Albert Hohenzollern z Zakonem Krzyżackim. Mianowicie złożył hołd lenny królowi polskiemu, przeszedł na luteranizm i sekularyzował swoje ziemie, czyli państwo duchowne stało się świeckim. W 1563 roku wybuchła wojna, która trwała 7 lat i wojna podzieliła Inflanty praktycznie pomiędzy wszystkie walczące strony z małym wyjątkiem. Polska otrzymała południową część największą wraz z Rygą. Na północy tereny zajęła Szwecja. Wyspy na Morzu Bałtyckim przypadły Danii, a Rosji nie przypadło nic. Figa z makiem. I moi drodzy, to, że Rosjanie nie uzyskali niczego w tej wojnie, żadnych zdobyczy terytorialnych, będzie solą w oku dla Iwana IV i doprowadzi do kolejnych konfliktów pomiędzy Polską, Rzeczpospolitą, a Rosją. Zygmunt August, ktoś co jest miał i co miał gust. Moi drodzy, przyszedł czas na uporządkowanie relacji między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Od 1385 roku, czyli od Unii w Krewie, jak pamiętacie, zawiązały nam się relacje między Polską a Litwą. Mieliśmy wspólnego władcę, stał się nim Władysław Jagiełło. Zygmunt II, pomimo trzech małżeństw, nie doczekał się żadnego następcy tronu. Historycy też twierdzą, że Zygmunt miał liczne kochanki i nabawił się choroby. I ta choroba spowodowała to, że Zygmunt był bezpłodny. Bezpłodność w tym momencie oznacza to, że wygaśnie dynastia i nie będzie następcy tronu. I te relacje zapewne między Polską a Litwą skończą się jakąś wojną domową i zniszczeniem tego, co tak naprawdę Jagiellonowie zbudowali. Ale oprócz tego, moi drodzy, szlachta również parła do tego, aby połączyć te dwa państwa. Dlaczego? Moi drodzy, szlachta litewska widziała tutaj, że otrzyma takie same przywileje jak szlachta w Królestwie Polskim, a tych przywilejów było sporo i ich pozycja znacznie się poprawi. Z kolei szlachta polska widziała olbrzymie tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, które były naprawdę słabo zaludnione. Nabywając majątki ziemskie w bardzo dobrej cenie na Litwie, będą potrafili zbudować sobie potężne posiadłości. Przeciwnikami Unii Polsko-Litewskiej była magnateria litewska, która wiedziała, że jeżeli dojdzie do połączenia tych dwóch państw i ta średnia szlachta zdobędzie mnóstwo przywilejów, przyjadą też tutaj Polacy i to się wszystko wymiesza, to stracą oni swoją wysoką pozycję. Dlatego będą robili wszystko, żeby nie dopuścić do połączenia Polski z Litwą. Przypominam wam o Iwanie IV, który zagraża Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. To też jest jeden z głównych czynników powodujących to, że Litwini będą chcieli połączyć się z Polską. W 1569 roku w Lublinie dochodzi do zjazdu, który ma ustalić warunki połączenia Polski z Litwą. Panowie sobie tam rozmawiają, panowie sobie tam ustalają co i jak. Ale magnateria litewska zaczyna sabotować te rokowania i potajemnie wyjeżdża z miasta. Zygmunt II wpadł w szał. Się tak facet wkurzył, że powiedział, że przyłącza do Polski Kijowszczyznę, Wołyń i województwo podlaskie. I niech se sama Litwa radzi później z Wielkim Księstwem Moskiewskim, bo on ma ich w nosie. Argumenty bardzo poskutkowały i delegacja litewska wróciła na obrady z podkulonym ogonem i ustalono, co ma być.
1 lipca w Lublinie zostaje zatwierdzona Unia Polsko-Litewska. Co prawda król ją dopiero podpisał 4 lipca, ale Unia Polsko-Litewska w Lublinie mówi o powstaniu jednego państwa. To jest to Unia Realna, czyli połączenie dwóch państw w jedno. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zostaje połączone w jedno państwo, które będzie się nazywało Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Brawo, brawo, bravissimo! Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo, które przetrwało 200 kolejnych lat. To państwo, które miało powierzchnię prawie 3 razy większą niż dzisiejsza Polska, bo posiadało powierzchnię ponad 800 tysięcy kilometrów kwadratowych, a liczba ludności była około 8 milionów. To państwo, w którym mieszkali Polacy, Rusini, Litwini, Niemcy, Żydzi, Ormianie i Tatarzy. To multikulturowe państwo, które było jednym z największych graczy w Europie. Zobaczcie, państwo, w którym mieszkało tyle narodowości, wymusiły tolerancję, poszanowanie religijne. To nie były jakieś dziwne hasła, tylko to była zwykła codzienność, żeby umieć szanować odmienność drugiego człowieka. Pozostały jednak pewne rzeczy odmienne dla Polski, będziemy mówić o niej korona, oraz dla Litwy. Wspólny władca, wspólny parlament, czyli Sejm i Senat, wspólna moneta oraz wspólna polityka zagraniczna. Natomiast odrębne pozostały skarb, odrębne prawa w koronie i odrębne prawa na Litwie, odrębne wojsko oraz odrębne zostały urzędy. Zygmunt August, ktoś co jest miał i co miał gust. W 1572 roku umarł Zygmunt II August, ostatni król z dynastii Jagiellonów. Zygmunt II August w wieku 30 lat zachorował, jak większość z Jagiellonów, na podagrę. Już wam mówiłem o tej chorobie. Jeżeli władcy spożywali za dużo mięsa, a w nim białka, no to zaczął chorować tak zwane łamiące go stawy. Załapując do tego kamienicę nerkową oraz gruźlicę. I ten cały miks spowodował to, że król nam zszedł ze świata. Niestety, nie pozostawiając żadnego potomka i kończymy na Zygmuncie II Augustie dynastii Jagiellonów. Zygmunt II August, możemy powiedzieć, że był najbardziej oczytanym królem, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Zachowało się ponad 1200 woluminów, czyli książek z jego kolekcji i żaden inny król już nawet nie próbował prześcignąć Zygmunta II Augusta w przeczytanych książkach. Za panowania Zygmunta II Augusta zostało utworzone Wojsko Kwarciane. Wojsko Kwarciane, co to jest kwarta? Kwarta to jest 1/4. Jak ktoś ogląda koszykówkę, to wie, że są takie 4 części meczu i to są 4 kwarty. Tak? Terce to 3, jak w hokeju, a w piłce nożnej mamy 2 połowy. Czwarta część, czyli 1/4 z dzierżawy królewszczyzn miała służyć, żeby utrzymywać w Polsce stałą armię, która będzie się nazywała Wojskiem Kwarcianym i w pierwszym rzucie było to 4000 żołnierzy. Bardzo ważną rzeczą jest to, że Zygmunt II August powołał w Polsce Komisję Morską. To była pierwsza w historii naszego kraju marynarka wojenna. Można też powiedzieć, że króla jarały armaty. Kazał odlewać bardzo dużo dział, z których później skorzysta Stefan Batory i da potężnego łupnia Rosjanom. I to by było na tyle, moi drodzy, w 14 odcinku programu Co za Historia. W przyszłym tygodniu mamy odcinek specjalny, a o tematyce odcinka specjalnego sugeruje nam wygląd Juranda. 30 czerwca mamy QIA, dlatego wpisujcie hashtag pytanie, hashtag QIA i na wasze pytania postaramy się odpowiedzieć i zdradzimy wam tajemnicę naszych planów na przyszłość. Dziękuję wam bardzo, to był 14 odcinek programu Co za Historia i do zobaczenia we wtorek o 18. Adios. Jak doszło do konfliktu o inflanty?
jak doszło do konfliktu o inflanty. To jest pierwszy odcinek bez Oli, słuchajcie, i ciężko mi się ten... Mam nadzieję, że się kamery nie wykrzaczą. Dobra, ten moment, kiedy trzeba zacząć. Chyba działa wszystko. Kto... Konflikt o... Konflikt o... Siemano! Co ja mówię? Sprawdzę to.